Ale jedzie. Drogi. Po, no. Ten będzie dobry. Jo. Jak go wyjąć? Siema, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, ponieważ pogoda nam się troszeczkę popsuła. Nieprawda. Postanowiliśmy dzisiaj pozwiedzać, więc wybieramy się do San Andreas. San Kowalczyk. Nie, dobra, jedziemy do San Sebastian troszeczkę pozwiedzać. Łysa Kobra zabierze nas na obiad. Na kurczaka. A w planie możliwe, że w porcie połowimy jakiś cefali na obiad. Zobaczymy, jak to pójdzie. Z tej okazji, że właśnie jedziemy w aucie praktycznie całym składem, to mam okazję wam przedstawić wszystkich członków tutaj tego wyjazdu. Więc po kolei Janusza już widzieliście. Pozdrawiam wszystkich tych, co mnie znają, Jarek Sekuła, czyli Nurek z Jeziora Gigantów. Tutaj cześć, Tomasz. Tomek. Zamaskowana ninja Piotr. Dzień dobry. No ja to się nie muszę przedstawiać chyba. Łysa Kobra. Ja jestem nawigator. I najmłodszy członek. Siema, siema. Mati. No i oczywiście jeszcze kierownik Maciek jest z nami, ale został w domu, bo musi skrobać ryby, żeby było na kolacji wszystko gotowe, a my jedziemy. Do zobaczenia na miejscu. Co szukasz? Pineskę robię, żebyśmy wiedzieli, gdzie wracamy. A gdzie to jest jakiś klub z Hiszpankami? Klub z Hiszpankami? Dobry pomysł. Małoletnich nie wpuszczają. Dobre pomysły się zaczynają. A jest Hiszpanki. Dobra. Delikatny przewiew. Jak ty to zrobiłeś? No to idziemy zwiedzać. No właśnie tam powiedzieć, żeby musiał się, wiesz. Gdzie te ryby? No tu widzę, patrzcie. Gdzie? Latająca ryba. Polenie tu. Musimy rybkę. Trochę wieje, co? Prawie jak na Zegrzu, co? Pięknie jest. Ochlapało cię? Tu będę cefale łowił. Jak ci pokażę, jak je nagrać granie z poziomu wody. Młody, tutaj chyba co? Będzie dobrze. Będzie dobrze. Woda fajna. Czym to będziemy nęcić? A ten co łapie tutaj? Na pewno na cefale przypłynął. No dobra. Cefal mi. Taką moglibyśmy mieć na ochronie. Słuchajcie, chłopaki znaleźli cefale. Gdzie one są? Jeden tutaj. O, gdzieś jest. O, tu też pod nami są. Tam widzicie? Tam jest. I patrzcie tymi glonami się żywią. Gdzie pojętki? No zaraz pójdziemy. Kto idzie ze mną? Tam jest. Zobacz, tam jest. Szybko nagrywaj. Patrz, tam jest. No jest. Ty chodź tam na dół w ogóle, przecież tam można zejść. Ale są, no. Kto idzie po wędki? Ja idę. Dawaj po driftę. Ale ty musisz powoli. No przecież idę. Kogo? Tam, po prawo, prawo teraz. Tak, no, dobra, poczekaj. Ale wielkie. Nie przeklinajcie.
przepraszam. Dawaj to mnie. Michał, dziewczynę zabrałeś na wycieczkę? No. Wyjmij ją z lodu. Cytrynka. Urodziwa, bym powiedział. Turbociki. Może weźmiemy to. Właśnie nie, bo tak popatrzcie, zobacz. Czerwony leży. Bo nie wiem, który no, będzie lepsze. To będzie jeden. A daj mi mówić, że jak coś, to będzie na ciebie. Palca szczypną. Popatruję, proszę, premiera na Michalitę. Mati, co to się stanęło? Nie wiem. Dwa kołowrotki do jednej wędki próbowałeś przykręcić? Jak to jest możliwe? Nie masz śrubokręta? Nie. Ale jak odkręcę, to potem to mi te części wyjdą ze środka. Ale się przyklinowało, ty, no nie wiem. Strasznie. Nie wiem. Chyba cefali nie będzie jednak. Drodzy widzowie, czy macie jakiś pomysł, jak rozplątać takie dwa kołowrotki? No nic się nie da tutaj z tym zrobić. Nic. Kopki odkręci się można, bo jest wkręcana. No, możesz tylko tak osób odkręcić. Tak. Ale numer. A few minutes later. Te cefale to się z nas teraz śmieją. To by trzeba było odkręcić. Tu trzeba wyjąć ze środka. Kamil ma chyba multitoola, to może to się uda odkręcić. Rozumieć. Mamy dla was taką zagadkę, że padniecie normalnie, nie? To, co się stało z tymi wędkami, to jest jakieś nieporozumienie, nie? Czegoś takiego jeszcze w życiu nie widzieliśmy. Stary, ja bym wędki łapał. Mam już 4. Tak. No, pokażcie mu filmiki. Patrzcie, jak to się a człowiek, co by się dzieje, to umie wam. I na co, na chleb? Na chleb? Dajcie kawałek chleba. Patrz i się łódź. No to dawaj. Serio? I to tak puszczasz tylko i walą? No to było ich mnóstwo. Patrz na linkę. Wcześniej były w linkę. A skąd miałeś linkę? Miałem tu na przeponę. Wąchał. Aha. Czai się. No. Jest duży, dużo większy. No wiem, wiem. Może będzie dużo większa ryba. Większą długę. Dobra, co tu się dzieje? Dajcie chlebka kawałek. Czekaj, bo to... Gdzie to tam na dół mogę zejść? Nie, tutaj, znaczy, no możesz coś tam, nie? Stąd. Widziałeś? Jest, patrz. Kręć. O, spadł. Nie, ma. Nie rób jak naklenia. No pływające z jednej, a z drugiej strony tylko zagniataj. Poczekaj. Daleko od brzegu? Nie, kawałek. No uwaga, słuchajcie. Kogut wadz. 5. Chodź może tam będą. Zobaczcie, jak są? Zobacz pod tym mostem. O, dawaj chleba, załóż mi. Załóż mi chleba. Czekaj, najpierw nęcę. Janusz, kurde, zbawco, znalazłeś. Trzymaj. Ja pierdzielę, no Janusz namierzył ryby, ale super. No, wróbelki można nakarmić. No dobra. Teraz spróbujemy złowić cefala. Powoli,
Co tam za woda leci? Pokaż mi, jak ty to wyjmiesz. Tam jest kawał pusty. Widzę, no. Jak bolenie. Tu ich nie ma akurat, nie? Ja już nie mam przynęty. Daj chlebka. Ale ciężko się wymyć z tych pysków. Z pysków? No tam są, są. Powiedz, kiedy mam brać. Zacina. Cześć. Było prawie. Jest. I winda. Uuu. Ale już chłopie wszystkie prawie zwiały. No my coś straszyły. Ale kozacka ryba bez kitów. Nie jest to łatwo. Nie jest łatwo wypiąć taką rybę. No nie, nie, mówię, wypinałem się straszliwie, nie? O, płyną tutaj. Stefanie! I miss me! Dobra. Uwalniamy tę falę. Daj im chwilę. O, dżabie twojego. Ale co tu wyjście? Nie wchodzi, bo haczyk. Co się w moim sensie nie spokoje? Trzeba im trochę popodrzucać, wiesz? Wtedy wchodzą w amok. Nowy gatunek zaliczony już mam. Chcesz się złapać jednego? Gdzie? One są wszędzie, tylko trzeba niżej zajść po prostu. Ale widzieliście to? Zerwałem haczyk. Ale ta. Tron, nie? No. A tak grubo wziął? No. Dlaczego ja ci dam? Tak, tak. Haczyk macie? No. Nie, powiedz. Jest. Jest. Ole, jedzie. Droli. Po, no. Ten będzie dobry. Jo. Jak go wyjąć teraz? Musi, ja, nie na żywce, na żywce normalnie tam. Ale zajmę to wyjdzie. Jeszcze nie przeklinę, bo to się wszystko nagrywa. No. Ole walczy, ty. Ten papek to zajebisty. Ole kaban. Życiówka. Drugi w życiu, ale już życiówka. Ty, Mati, może byś tam przeskoczył na te putę, żeby wyciągnąć. No nie wiem, czy ja go podniosę. Podnieś nogę. Dobra. No to proszę. A tam jest. Patrzcie na to, jaki byk. Niesamowity. No. No taki dobry, nie? Do schodków tam, to będzie teraz śmieszne.
No chyba nie pójdzie na windę. Czy pójdzie na windę? Pójdzie, tylko za plecionkę zapnie. Nie, bo wezmę panu, za plecionkę. Przetestujemy abu. Połamiesz. Dawaj, na pewno wyciągnie. Pójdzie na windę, patrzcie na to. Patrzcie na to. I winda. Połamie. Mówiłem, że pójdzie na windę? Nie ma straconych dni w Hiszpanii, zobaczcie. Nawet w porcie po kolacyjce można sobie złapać takiego cefalka pięknego. Bardzo fajna rybka. No to nurkuj. Ale poszedł z gracją. Trzymaj. Zarubiście.